dobry, ja nazywam się Michał Kieroszyński, jestem konserwatorem w Kieroszyńskim. Taka może trudna nazwa, aczkolwiek ogólnie mówiąc zajmuję się konserwacją zabytków, konserwacją tego, co jest stare. Zabytkiem nazywamy wszystko, co zrobił człowiek. Czyli najważniejsza rzecz jest potrzebny ten, który to wykonał. Czyli artysta, bądź rzeźbiarz, bądź po prostu człowiek, budowniczy, który zbudował kościół w tym przypadku. A poszczególne elementy zajmowali się inne osoby. Także mamy człowieka, mamy czas, mamy wartość historyczną i mamy potem jeszcze poszczególne inne rzeczy. Ale głównie zabytkiem nazywamy właśnie coś, co zrobił człowiek, co jest stare, co w jakiś sposób jest tak stare, tak dla nas cenne, że wgryzło się w lokalną społeczność, w miejsce, jest po prostu czymś, bez czego nie wyobrażamy sobie miejsca, jak tego miasteczka nie wyobrażamy sobie bez tego kościoła, bez kościoła obecności Bożej. Dobrze, jesteśmy w kościele Marii Magdaleny. Presbiterium, jesteśmy w miejscu, które nazywa się presbiterium. Mamy ściany, tak? Mamy na górze, w domu mamy sufit. Powiemy, że mamy sufit, a czasami jest używana forma strop, a w kościele mówimy, że mamy co? W takim kościele? Na S? Sklepienie. Mamy sklepienie. Jak się to sklepienie nazywa? Jaki ma kształt? Proszę mi powiedzieć. Chcę od was to usłyszeć. Proszę? Nie do końca. Popatrzcie, jakie kształty tworzą te czerwone coś. Potem o tym powiemy. Co, jaki to ma kształt? Gwiaździsty. Gwiaździsty ma kształt. Czyli to sklepienie w prezbiterium nazywamy sklepieniem? Gwiaździsty. To jest nazwa kształtu, jaki tworzą te poszczególne elementy. To są żebra. To są żebra, a pomiędzy nimi takie żagle, co to może być? Takie powierzchnie pomiędzy żebrami. To są wysklepki. Sklepienia średniowieczne, gotyckie nazywaliśmy, mają części składowe, składają się z żeber i z wysklepek. Ktoś powiedział, że w formie półkuli. Mamy przykład sklepienia, to jest późniejsze sklepienie. Pierw człowiek wymyślił formę sklepienia w formie takiej półkuli, jakby taka beczka. Jakbyśmy beczkę na pół przecięli jakąś taką, coś co jest owalne, byśmy stworzyli taką kolebę. Więc półkoła. I mamy taki przykład w Borowie Wielkim, prezbiterium jest takie właśnie półkole. To wtedy jest właśnie sklepienie tak zwane kolebkowe. Tu mamy sklepienie gwiaździste, ale jest trudna nazwa. Zobaczcie, jak się krzyżują te żebra. Te żebra się krzyżują, prawda, ze sobą. Takie powstaje forma gwiazdy. Od tych dwóch słów, żebra i krzyżowy. I mamy sklepienie krzyżowo-żebrowe. Wszystkie kościoły średniowieczne były orientowane, czyli tam, gdzie ołtarz główny, tam ściana wschodnia. Czyli mamy ścianę wschodnią, inaczej jest ścianę zaołtarzową. Mamy poszczególne inne ściany. Czyli to jest ściana wschodnia, więc ta ściana będzie jaka? Jaka? Północna, ta? Południowa. Tam jest zachodnia. Więc w kościołach gotyckich, średniowiecznych, mieliśmy taki układ. Presbiterium na wschodzie. Zachodnia ściana, głównie prospekt organowy i często dochodziła wieża, a na północnej ścianie ustawiali zakrystię, budowali zakrystię. Mamy zakrystię XIX-wieczną, w której urzędował, korzystał i korzystają księża miasteczka, łącznie z księdzem Soborowskim, bo ten kościół oddamy z potem do użytku. Ale w trakcie prac konserwatorskich udało nam się odwieźć taką wnękę, o której nikt nie wiedział. I ta wnęka, to nie jest zwykła sobie wnęka, bo to jest wejście do dawnej zakrystii. A po czym o tym wiemy? Ano po tym, że od wewnątrz zachowały się stare fragmenty zawiasy. Te zawiasy po prostu pokazują nam, że tam kiedyś były drzwi. A jeżeli były drzwi, to musiało być jakieś wnętrze. Wnętrze jest tak małe, że nie mogło być żadną wnęką, nie mogło być żadnym wnętrzem. Ale widzimy już, że na zewnątrz zachowały się fragmenty w ziemi, fragmenty kamieni, pokazujące, że tam była kiedyś zakrystia. A ta grubość tej wnęki, którąśmy stworzyli, to jest tylko, słuchajcie, grubość muru. Nie mogliśmy już tego więcej pogłębiać, bo jeszcze kamień dwa i byśmy po prostu wyszli na zewnątrz. Także to jest tylko tyle nam się udało. Zobaczcie, jak potężne, jak grube są mury w tym kościele. Jak myślicie, zajmujemy się tutaj w prezbiterium. Który z tych obiektów? Jeden ołtarz, drugi ołtarz, ściernica, rzeźby, malowidła ściernie. Który z obiektów tutaj jest najstarszy w tym prezbiterium? Mały ołtarz jest najstarszy. To jest ołtarz mieszczan z Gościszowic. Pierwotnie znajdował się w kościele Regołaszynie, teraz jest tutaj. Jest to najstarszy obiekt w tym kościele. Nie może być, że najcenniejszy, ale
Gdybyśmy byli historykami sztuki, gdybym był historykiem sztuki i bym przyszedł do tego kościoła i musiałbym wybrać, to wskazałbym ten obiekt jako najcenniejszy. Dlaczego najcenniejszy? Powiedzieliście, że zabytek, określałbym zabytek poprzez czas. W związku z tym, skoro coś jest najstarsze, to traktujemy to, że jest jak gdyby jedno z najcenniejszych, ponieważ coś, co jest najstarsze, zachowało się w dużo mniejszej ilości, jest dużo bardziej cenne, bo powstało dużo wcześniej niż coś, co powstało później. Rok około 1458. Patrzcie, jaki pomysł miał artysta na przedstawianie postaci. Przypatrzcie się, zobaczcie, ołtarz mistrza z Kościuszowic i później ołtarz jezuitów z Otynia Barokowych. Popatrzcie, jakie różnice można dostrzec w tych dwóch ołtarzach. Po pierwsze, powiedział kolega, że jak nie większy, to mniejszy, więc mniejszy. Więc w gotyku średniowieczu tworzono takie właśnie, czasami były większe, ale ogólnie można przyjąć, że w podobnych rozmiarach był sposób tworzenia był w miarę podobny. Powstawały takie oto właśnie ołtarze, które nazywamy ołtarzami szafowymi, ołtarzami, można powiedzieć, takimi ruchomymi, dlatego, że miały skrzydła. I mamy część główną, w postaci tutaj, akurat w tym przypadku, bo były różne układy, wypełniają trzy postaci, a tutaj mamy skrzydła, dodatkowo jeszcze skrzydła, gdyby to był trzyczęściowy ołtarz, powiedzielibyśmy, że jest to tryptyk, że ma trzy części. Ponieważ jest to, on ma pięć części, nazywamy go pentaptykiem. Kto jest, znajduje się w środkowej części ołtarza mistrza z Kościuszowic? Maryja, Madonna. Kogo trzyma? Jezus. Tak jest. Jakieś elementy różnią ją od postaci pozostałych? To się wyróżnia? Promienie, brawo! To są promienie, mówiące właśnie, że od niej właśnie bije blask, bije coś wyjątkowego, one są podkreślone. To są elementy, które podkreślają właśnie tę postać. Nie tylko, że jest w środkowej części, ale też właśnie to, że ma promień. Pamiętajcie, że w ogóle w sztuce każda postać jest zawsze z czymś lub z kimś lub z jakimś elementem przedstawiana. W historii sztuki mówimy, że to są atrybuty, ponieważ tak naprawdę twarze są jakieś tam i my ciężko byłoby nam rozpoznać, co to jest za kobieta, co to jest za postać, czy historyczna, czy biblijna. Dobra, zaczniemy od najłatwiejszego. Mężczyzna po prawej stronie Matki Bożej. Kto to może być? Młody człowiek, ma mieć. Kto robi ten mieć? Jaki ma jeszcze element, jaki jeszcze atrybut jest obok niego? Widać, no? Właśnie, żebrze. Bardzo dobre określenie. Żebrze. Brakuje mu nóg, ma obcięte nogi. Zobaczcie, jak jest nieproporcjonalnie stworzony, widzicie? Jest wielka postać tego oto świętego, a żebrak jest mniejszy od jego miecza, bo to jest tylko atrybut. On został tak pokazany tylko po to, żeby być takim jego jak gdyby atrybutem. Co robi ten jegomość? Przecina szatę, właśnie. Komu mógłby dać tę szatę, gdy ją obetnie? Właśnie. To jest święty Marcin, postać świętego rycerza legionisty rzymskiego, który spotkał żebraka. Jest taka historia. Ulitował się na niego losem, odciął mu fragment swojego płaszcza, podarował mu i wiemy, że jest to święty Marcin. Tak oto po kolei. Potrafimy, można krok po kroku opisać, rozczytać całe przedstawienie. Zobaczcie na sposób wykonania twarzy. Co jest charakterystyczne w tych twarzach? Różowe policzki. Co jeszcze? Okrągłe. Jakie są czoła? Płaskie, wysokie. Ważniejsza jest ta informacja wysokie. Czemu wysokie czoło? O co może chodzić wysokie czoło? Wysokie czoło, duża czacha, a co może chodzić? Duży mózg, czyli? Podkreślenie mądrości. Największe czoło ma Madonna, potem są mniejsze. Próba w sposób rzeźbiarski, łatwy, graficzny, czytelny, pokazania, że ta osoba nie dość, że wyjątkowa, to jeszcze mądra. Charakterystyczne twarze, delikatne karnacje, mężczyzna starszy, ma ciemną skórę, sporną od słońca. Młody mężczyzna, zobaczcie, praktycznie taka sama twarz jak kobieca, prawda? Bardzo blisko podobna, mało się różniąca.
Tak właśnie tworzono i powstawały obiekty. Tak twórca, artysta myślał o pokazaniu osoby świętej, czy nie tylko, głównie świętej, bo tylko święty się przedstawiało. Zobaczcie, XV wiek to jest to. Kolejny ołtarz, wiek, rok 1785. Jaki to jest wiek? Druga połowa XVIII wieku. Tak jest. Zobaczcie, mały, tak jak kolega powiedział, mały ołtarz, małe proporcje. Rzeźby grecko bardzo piękne, ale praktycznie tak nie można powiedzieć płasko rzeźby, takie pół rzeźby. Płaskie, tym jest płaski. Płasko przylega do tła ołtarza. Bardzo ładne rozrzeźbione, złocenie jak najbardziej, bardzo ładne szaty, dłonie rzeźbiarskie przepiękne, ale takie lekko spłaszczone. Mija 200 lat, niecałe. Potężne rzeźby, naturalnej wielkości, przepiękne, dookoła, z każdej strony są wyrzeźbione, możemy dobrze go zestawić, obrócić ją dookoła i z każdej strony ona jest wyrzeźbiona. Ona ma z tyłu głowy, ma też włosy, ma jakieś szloki, ma uszy, ma szatę, która gdzieś tam wibruje. Te są takie, wszystko fajnie, te twarze takie są, a tu zobaczcie, wyraz twarzy Maryi, która, aha, bo jeszcze wam jest to ciężko sobie wyobrazić, ale teraz sobie wyobraźcie taką coś. Mamy w ołtarzu pustą przestrzeń. Tu znajduje się obraz potężny w tej ramie, który pokazuje Chrystusa na krzyżu, który Chrystus umiera na krzyżu. Jest ukrzyżowanie Chrystusa. Pod krzyżem siedzi Maria Magdalena. A tutaj to nie jest przypadkowy zbiór rzeźb. Na górze mamy jakieś anioły, jest jakiś człowiek z brodą, trzyma kulę. Tutaj mamy jakiegoś też człowieka, mężczyznę, tak rozkłada ręce. O co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę? Mamy złocenia, mamy jakieś kolumny, mamy jakieś otwory po drzwiach, mamy jakąś gołębicę, jakieś promienie. To wszystko jest bardzo przemyślane, to wszystko ma olbrzymi sens, to wszystko się układa w jedną całość. Zaczynamy. Kto jest na samej górze? Pan Bóg. Pan Bóg, Bóg Ojciec. Co on trzyma w dłoni lewej? Kulę, planetę. Kule, co to jest za kula? Co nam symbolizuje? Ziemię. On stworzył Ziemię, jest Pan i władcą Ziemi. Trzyma kulę ziemską, jest na samej górze, najwyżej. Obok niego otaczają go co? Anioły. Anioły. Jest chmura, promienie biją od niego. Co pokazuje palcem? Pokazuje na górę. On pokazuje palcem na swojego syna. I teraz mamy tak. Na samej górze jest Bóg Ojciec. Pokazuje ręką na swojego syna, który za nas oddaje życie na krzyżu. Oddaje, umiera za nas na krzyżu. Pomiędzy Bogiem Ojcem, a Jezusem umarłym na krzyżu, umierającym na krzyżu, jest Duch Święty, gołębica Ducha Świętego. Mamy część ziemską. To, co dzieje się tutaj. Scenę ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa. Przecierpienie matki. Lament ucznia. Mamy w dolnej części. Mamy to, co się wydarzyło naprawdę tutaj na ziemi. Potem jest Bóg Ojciec, który wskazuje nas, na którego zesłał dla nas, aby nas zbawić. Jest Duch Święty, są aniołowie i to wszystko, co czeka na nas tam wyżej. Potem, pod samą sceną jest tabernakulum, gdzie naprawdę znajduje się hostia Panem Jezusem, którą przyjmujemy w Komunii Świętej. To wszystko nie stworzyli ludzie świeccy, nie stworzyli ludzie wierzący, ale nie, jak gdyby nie związani z Kościołem. To stworzyli jezuici z Otynia. Nie tylko, że artyści, ale też osoby, które były mocno związane i mocno osadzone były w życiu religijnym, przeżywały to wszystko, co działo się, jeżeli chodzi o aspekt wiary katolickiej i byli w stanie stworzyć coś tak niesłychanego. To nie jest zbiór przypadkowych osób. To wszystko ma sens i to wszystko jest naprawdę wyjątkowej jakości. Zobaczcie na wyraz twarzy Boga Ojca. Zobaczcie na figury siedzące, na anioły z potężnymi skrzydłami. Jak myślicie? Za tym ołtarzem są malowidła z tyłu, ale my ich teraz nie widzimy. Dlaczego? Ano dlatego, że kiedyś
znajdowała się męca, to była męca kamienna. O, taka płyta kamienna jest nawet inna niż ten, takiej szerokości. I w tym miejscu, w XV wieku, nie było tego ołtarza, tylko został podobny ołtarz, taki jak ten. On był mniejszy, w związku z tym widzieliśmy osoby, które były w kościele, widziały rzeczy, które są zgromadzone z tyłu. Ten ołtarz jest jakby za duży do tego wnętrza. Zobaczcie, on aż rozpycha te żebra. Jest taki, że praktycznie zaraz będzie dotykał bokami ścian. W baroku była taka właśnie tendencja, żeby coś było jak najbardziej monumentalne, jak największe. Jak się obrócicie, to zobaczycie, że mamy prospekt organowy dwustopniowy. Tam, gdzie są organy, mamy takie dwie balustrady żelone, niżej i wyżej. I też, zobaczcie, można było wydać jedną balustradę. Często w kościołach jest tylko jedna balustrada. Jest tylko jeden prospekt. A tutaj dalej aż podwójnie. Podwójny, potężny, duży, wysoki prospekt organowy. Także to też jest dzieło baroku, to też jest ten sam czas. I zobaczcie, że to wszystko jest takie duże. Ten kościół nie jest duży, a te elementy ma takie po prostu potężne. Tu kiedyś było tabernakulum, ale wcześniej, w średniowieczu, w tym miejscu nie było tabernakulum. Co to jest za szafeczka, do czego mogła służyć? A tam jest bęka. Można spojrzeć, zobaczyć, tam jest bęka. Do czego służyło to? Do czego służyła tamta wnęka? Święte oleje, święte napoje, coś takiego. Ołtarz jeden, ołtarz drugi. To jest? Siennica. To jest gotycka, renesansowa czy barokowa? Barokowa. Podobna też. Bardzo ładnie żywiona, nakrywa. Elementy bogate. Bardzo dużo właśnie ornamentów. Jest oczywiście jeszcze przemalowana. To są takie nasze odkrywki, gdy szukamy właśnie warstw pod spodem. Barokowa ścielnica. Mamy sklepienie jakie w kościele prezydentowym w Nowym Miasteczku? Jest te i jeszcze jakie? Krzyżowo-szerbowe. Dobrze. Gotyk, barok. Pomiędzy wchodzi na taki późny renesans manierystyczny. Zobaczcie, ładna barokowa obecnie balustrada ma takie marmoryzacje podobne jak ołtarz, ale ona wcześniej nie miała takich kolorów. Ona była inna, była kolorystycznie spójna z takim dziwnym czymś namalowanym wokół niej. Jednym kolorem, nie wiadomo co, jakieś takie mazańce. Tam się pojawia fragment napisu i pojawiają się też takie fragmenty jakby takich jabłek czy owoców po obu stronach tam powyżej. Takie są fragmenty monochromii, bo jak jeden kolor to mówimy, że jest to monochromia. Co to może być pod tą balustradą? Takie szare, powywijane. Z czym to się może kojarzyć? To nie jest żaden człowiek, żadna postać, to jest jakaś rzecz. Coś, jakaś forma czego? Czego? Nie do końca. To jest zniszczone, więc ciężko będzie, jeśli to powiem. To jest forma takiej tkaniny. Pod balustradą często wieszono różnego rodzaju tkaniny. O, to miało imitować tkaninę, ale być może kiepsko im to wyszło. A co się pojawia za napis tutaj od lewej strony w górę? Po tym łuku otwartej arkady biegnie napis. Tam jest Laudate Dominum Pana, bo Pan jest wielki, a Jego miłosierdzie trwa na wieki. Taki napis tutaj istniał wokół tej arkady. On się nie zachował, ale skoro znamy ten tekst z Pisma Świętego, możemy go odtworzyć. Patrzmy na to, co dzieje się tutaj, na samej górze. Mamy jak gdyby trzy przedstawienia. Jedna w takiej wąskiej tej ramce, w takiej podwórze i na samej górze. Na samej górze co jest? Ukrzyżowanie. Brawo, ukrzyżowanie. Czyli co, widzimy resztki krzyża, jakąś postać, czyli Pana Jezusa na krzyżu i dwie postaci, które mu towarzyszyły. Ta scena ukrzyżowania jest namalowana, powstała. W momencie, gdy ten kościół budowali w 15, nawet wcześniej, 14. To jest modlitwo 15-wieczne. Takie samo jak ten ołtarz. A w 15 wieku tego ołtarza tutaj nie było. Powstał 300 lat później, w 18 wieku. W związku z tym, jak powiedział, ta sama scena co tutaj. Właśnie. Tego ołtarza nie było. Brakowało przedstawienia pokazującego ukrzyżowanie. Mieliśmy podobny ołtarz, taki jak ten, z postaciami, bez prawdopodobnie sceny ukrzyżowania, który stał tutaj. Tego nie było. To była pusta ściana z małym ołtarzem i z jakimś tam malowiną po bokach. Więc
potrzebna była scena ukrzyżowania, jedna z najważniejszych scen dla nas, wierzących w Jezusa Chrystusa. W związku z tym w XV wieku taką scenę namalowali. Później to się zniszczyło, zestarzało, zamalowali to, przykryli, to nie było widać, więc powtórzyli to w jeszcze lepszym miejscu, nie gdzieś tam z boku, bo ławki są tutaj, nie z boku, nie na zakrystią, tylko pokazali to w centralnej części na ołtarzu w górę. Scena ukrzyżowania, zniszczone malowidło, bardzo ładne. Pod spodem. Co się dzieje pod spodem? Kto tam jest? Ja sam do tej pory nie wiem, ale próbuję tak gdyby to rozczytać. Nie wiemy do końca. Jest jedna postać, jest kilka postaci, co tutaj widać? Jakieś ludzie. Jacyś ludzie. To raczej nie są apostołowie. Jeden z drugi z nich, druga postać coś niesie, a pod spodem ukośnie mamy takie jakby tarcze, prawda? I tarcze wywołać się tutaj leży. A może po prostu fundator przedstawił się tutaj, a może fundatorzy, jakiś właśnie pochód właśnie fundatorów, osób odpowiedzialnych za opiekę nad tym kościołem, bo te tarcze wywołały poświadczyć o tym, że ktoś chciał zaznaczyć swój rodowód, swoją obecność rodową poprzez właśnie ten hełm, to jest chyba sporo. Ale do końca tego nie wiemy. To jest zniszczone, do końca tego nie wiemy. Natomiast wydaje nam się, że ktoś tutaj siedzi na takim tronie zielonym. I to może być Matka Boża z dzieciątkiem, ale nie jest to też do końca pewne. A to oczywiście łatwo rozczytać. Tu nie są trzy postacie na górze. Co to jest? To tam jest. Krzyża? To jest przedstawienie księżyc koronowania Pana Jezusa. Pośrodku jest Pan Jezus, a żołnierze drągami nakładają mu cier na głowę, który był bujący i bardzo bolesny. Tak właśnie przedstawili w średniowieczu właśnie fragment ciernym koronowania. To jest prezbiterium. A to? Wnętrze? Teraz sobie mamy już uwagę. Ta część jak się nazywa? Lawa górna. Dzielimy kościół na prezbiterium, ołtarz, a tutaj wierni z reguły i oczywiście przejście do środek, mówimy, że jest to nawa. Kościoły składają się z jednej nawy, albo mogą mieć też kilka naw, mogą mieć dwie, mogą mieć trzy. Nawa górna. Patrzeć przez deski, widzimy jakieś sklepienie. No. Także widzimy, co jest, jaki ma kształt. Tu mamy sklepienie sieciowe, inny kształt. Inna kolorystyka, inny czas powstania. Nawa główna. To są stare kafle ceramiczne. Nie sądzę, żeby to były gotyckie, bo po prostu szansa, żeby się zachowały, jest niewielka. One w pewnym momencie bardzo fajne, ale ciężkie w utrzymaniu czystości. Ale jedna z pewnych oryginalnych posadzek w którymś etapie, gdy ten kościół funkcjonował. Do stworzenia bardzo ładna posadzka ceramiczna. Tu mamy kafle. Tutaj kształt, ten kształt ośmioboczny jest bardzo ciekawy, bardzo szlachetny i taki często stosowany właśnie, jeżeli chodzi o ten wzór, jeżeli chodzi właśnie o stare, dawne posadzki. To natomiast jest przykład posadzki o ładnym kształcie, z fajnymi wypełnieniami, jednak jest to posadzka betonowa, malowana, tak początek może XX wieku, może późniejsza, trudno powiedzieć dokładnie, ale przykrywa coś, to jest starszy. Kościół bardzo stary, gotycki. I tak naprawdę tutaj w Kowalcie brakuje kryp. Tu nam się zapadła posadzka, jak zrobiliśmy rusztowanie. I gdy tutaj wkładamy kawałek długiego pręta, czy jakąś taką łapkę do wyciągania gwoździ, jeżeli wkładamy ją w jakieś dowolne miejsce, to jest taki luźny piach, tak jak tutaj, to nam się zapada nam się, wchodzi tam bardzo miękko. Jak wyciągamy, to piasek ucieka pod spód. Robi się taka przestrzeń, dziura. Także luźne podłoże, luźny grunt, być może gdzieś w tym miejscu są właśnie zakopane krypty, przysypane i chcielibyśmy je odtworzyć. Po prostu nie sądzę, ksiądz chciałby wreszcie otworzyć kościół, dokończyć posadzkę i tutaj zacząć na powrót, odprawiać mszę i wszystko innego rodzaju uroczystości. Ale zobaczymy. Cały ołtarz, podobnie jak prostek organowy, był taki zielony. Chłopaki malarze, nie konserwatorzy, w 70-tych latach przemalowali ten ołtarz. Myśmy go podali pracowym konserwatorom, już jest skończony. On wyglądał podobnie jak to, podobnie jak to, podobnie jak prospekt organowy. Tutaj są nasze odkrywki.
To jest na wierzchu, jaka posadzka, a to jest pod spodem. Pod spodem, pod tymi pasami farb, są oryginalne kolory, jak to kiedyś wyglądało. Ten ołtarz cały został przemalowany. Ale ołtarz był bardzo zniszczony. Ksiądz chciał w dobrej wierze ten ołtarz odnowić. Wziął malarzy, bo nie znał konserwatorium. Ołtarz się sypał, był trochę spuchniały, luźny, wiadomo, jak stara szafa, jak stara rzecz w domu. Więc trzeba było ją jakoś wzmocnić. Chłopaki nie naprawiali tego. Nie podklejali, nie retuszowali, nie budowali. Tylko jeden z nich, może kilku, wzięli ostre narzędzie i miejsce po miejscu cierpliwie porysowali oryginał. Zobaczcie, jaką potężną siatkę, tu na szczęście oszczędził, jaką potężną siatkę zniszczenia musiał zrobić. Ile to czasu trzeba było, żeby to niszczyć. On to po to rysował, robił takie bruzy. Nie po to, żeby, że jest wandalem, tak jak w szkole się tam pisze po ławkach. Nie. On bardzo starannie całą powierzchnię porysował. Dlaczego? Bo wiedział o tym, że nierówna powierzchnia, bo taka gładka powierzchnia jest zła dla jego farby. Porysowana powierzchnia spowoduje, że warstwa zielonej farby, którą on chciał tutaj nałożyć, będzie się lepiej trzymała. Także my w 2010 roku, zresztą podali to pracom konserwatorskim, okazało się, że potrafimy usunąć farby, które położyli niewłaściwie, zafałszowali właściwe kolory, tego wszystkiego nie było. Ale tego już nie potrafiliśmy odtworzyć. Możemy to tylko delikatnie pędzelkiem krok po kroku wypunktować. Ale to już jest po prostu potwornie zniszczone. Tak właśnie po wojnie działali artyści, dalej działają w kościołach. Do starego obiektu, do ołtarza, do zabytku powinien być przypisany, przyspawany konserwator. Dlaczego? Dlatego, że artysta chce po sobie coś zostawić. Artysta, on tego, niektórzy, może ktoś to uszanuje i zostawi, ale artysta chce coś po sobie zostawić, chce pokazać, jaki on jest fajny, jaki on jest łebski. Dlatego artyści stwierdzili, że barokowa ścielnica może być zielona, z czerwonymi elementami i ze złotem, zobaczcie, to jest pseudozłoto, tak zwany złotol, zrobiony w latach 70. przez malarzy. A tutaj przyjeżdża do nas pani pozłotniczka z Wrocławia i zobaczcie, odtwarza prawdziwe złoto w płatkach, które można dotknąć palcem, w tym się nic nie stanie, które jest tak fajne, że nie reaguje z powietrzem, nic się z tym nie dzieje. Mamy zepsute środowisko. Mówiło się kiedyś o dziurze ozonowej, teraz się mówi teraz o efekcie cieplarnianym. Mówi się, żeby spaliny były dobrej jakości. Mówi się, że Volkswagen fałszował dane spalin. Martwimy się o powietrze. W Krakowie mają smog, mają kiepskie powietrze. Martwimy się o to wszystko. Prawda? Martwimy się o nasze środowisko. Martwimy się, że to dla nas źle działa. Jedna rzecz. No nie, jest kilka. Ale jedną z głównych rzeczy, które nie reagują na zmiany powietrza, na nasze zniszczone środowisko, na to, że mamy kwaśne czasami deszcze, że gdzieś jakaś jest fabryka, która smrodzi, jest złoto. Złoto jest taką substancją, tak szlachetne, tak niesłychane, że tak naprawdę rozpuszcza się dopiero, nie rozpuści się w zwykłym kwasie solnym, nie rozpuści się w kwasie azotowym. Nie możemy tego rozpuścić, a wszystko inne się rozpuści. Złoto jest tak trwałe, że możemy rozpuścić to tylko w tak zwanej wodzie królewskiej. Mieszanina dwóch kwasów, bo właśnie solnego i azotowego. Musimy tak pokombinować, żeby dopiero być w stanie rozpuścić tę substancję. Zobaczcie, ile złota miał gotycki ołtarz. Całe tło, wszystkie szaty dawali złoto, które było najdroższe, ale też najcenniejsze, też najbardziej szlachetne. W baroku potężna ilość złota. Tak samo w innych epokach. I przychodzą lata 70. po wojnie, dużo po wojnie. I co robią artyści, nie konserwatorzy, malarze? Malują złotolem. Zobaczcie, warstwa pseudozłota. Jest to brudne, jest to zielonkawe, jest to w ogóle jakieś takie... Ani się to nie błyszczy, ani nic. Prawdziwe złoto wygląda tak.
cieszy oko, widać, że jest to po prostu coś niesłychanego. A tak wyglądają elementy, które są pseudokonserwowane, pseudonaprawiane. Artysta, ktoś, kto nie jest konserwatorem, chce zrobić coś inaczej, pokazać coś zupełnie innego. Kolejny przykład, smutny, można powiedzieć. Element. Maria Magdalena z krzyżem, z czaszką, z książką. Takim, można powiedzieć, tutaj otoczeniem takich właśnie różnych ornamentów roślinnych. Jak myślicie, co było dalej? Tu. Ten element jest tutaj. O, przypatrzcie się, weźcie sobie. Tutaj, to jest ołtarz. To jest ten element, tu jest tam, tutaj w tym miejscu, to jest to malutkie. Patrzcie i chcę sobie dowiedzieć, co tutaj było. Wyobraźcie sobie, że tutaj na tej całej powierzchni były takie rozrzeźbione elementy. Ale w paru miejscach ich brakowało, takie były po prostu uszkodzenia. Komuś wpadło, zapadło się, ktoś uderzył ręką, ktoś wpadło, nie było. Co zrobili artyści, malarze? Wywalili to wszystko. Wycięli w pień do żywego, to wszystko wykasowali, wyrwali, spalili, wyrzucili. Zostawili tylko taki fragment środkowy, który się łatwo czyta. Taka zamknięta całość, prawda? Ktoś sobie pomyśli kiedyś, jak przyjdzie gdzie do kościoła, że było tylko takie coś. A że tutaj nie było nigdy nic. Ponieważ nie chciało im się naprawić, wziąć rzeźbiarza, cesarza, który by to wyrzeźbił w jakiś sposób, to wywalili wszystko. A tak naprawdę tutaj podobne elementy, jak te, tylko o innym kształcie, wypełniały całą tą przestrzeń. To było przepięknie rozrzeźbione, to było coś super, a ponieważ nie potrafili tego naprawić, nie wolno to po prostu zniszczyć. Zniszczyli to, wyrzucili, a tutaj wstawili taką płytę pierśniową, którą pomalowali na zielony kolor. A to przychodziło tu, to czerwone tło było podobne do tego czerwonego tła i takie elementy, jak te, były na takim właśnie czerwonym tle. Złoto szczerwione, podobnie jak właśnie w średniowieczu podobna kolorystyka. Także nie tylko czas niszczy zabytki, nie tylko pożary, porządki wojenne, katastrofy, burze, pioruny, żurawe dachy i tak dalej. Również człowiek do tej pory jest w stanie swoją niewłaściwą postawą coś zniszczyć. I jesteśmy to w stanie odtworzyć. Są rzeźbiarze, artyści, którzy potrafią to odtworzyć. Ale czy to będzie zabytek? Musi być ponad 50% zabytku, żeby coś było wartościowe na tyle, że warto było nazwać to zabytkiem. To tylko środkowa część jest oryginalna, jeszcze na dodatek jest przemalowana. To jeśli odtworzymy, to już będzie odtworzone na wzór, na podstawie starego zdjęcia. Także nie tylko czas szkodzi zabytku, również człowiek, to głównie człowiek jest odpowiedzialny za to wszystko, co dzieje się niewłaściwego. Wyjątkowy kościół, wyjątkowy ołtarz, wyjątkowe miejsce, naprawdę taki mały paraliż.